podczas pokazu zaprezentowałeś też suknie stworzone, zainspirowane Martini. Skąd w ogóle taki pomysł i w ogóle taka inspiracja? Słuchaj, no Martini jest takim bardzo fajnym pretekstem. To jest lifestyle, to nie jest tak naprawdę sam alkohol, to nie o to chodzi. To chodzi o wyścigi, o szybkie samochody, o piękne kobiety, o pięknych ludzi przede wszystkim. I dużo seksapilu. Te rzeczy, które tu widzicie, czerwone, są inspiracją kolorem Martini, takim racing red. Dla mnie to jest bombowy kolor. Niby mała rzecz, ale w kształcie serca. Tutaj mamy pelerynę, która przywołuje na myśl czerwonego kapturka, co też jest sexy. Taka fajna fantazja. Po prostu te rzeczy stanowią dla mnie takiego pewnego rodzaju wyzwanie. Wszystkie projekty specjalne, które realizuję, zwłaszcza ten, dają mi ogromną satysfakcję, bo to jest coś, na co czeka każdy projektant. Naprawdę. No właśnie, ale trudno w ogóle się zainspirować alkoholem, no bo jednak od tego chyba wychodzisz. Wiesz co, to nie chodzi o alkohol. Tak naprawdę bo Martini to nie jest sam alkohol. Martini to jest cała otoczka. I jest bardzo łatwo, bo oglądasz trzy fajne reklamy, w których są piękne kobiety, super faceci. Super faceci, piękne miejsca, no i gdzie więcej szukać inspiracji? Rozumiesz? Dokładnie bohaterka Martini to jest moja bohaterka, bo to jest kobieta, która podróżuje, która jest sexy, która kusi, która uwodzi i ja to staram się pokazać w swoich projektach.